Temat Europy dzisiaj. Gdzie się składa? Wszędzie. Właśnie w demokratycznych wyborach określiliśmy władze nasze i one są w stanie, żeby te wartości demokratyczne zachować w naszym kraju. Konstytucji. Schönes und freies Land. Polska jest pięknym i wolnym krajem. Dann bestimmten. Ein wesentlicher Teil daran ist natürlich auch die Bewahrung der Natur, des Waldes, der Landschaft. Widzą mi, że Polska jest pięknym krajem, proszę Państwa. Pięknym krajem, a jeszcze jest i wolnym, że Polska jest pięknym krajem. Dla następnych pokoleń, tych wszystkich elementów, o których wspominamy dzisiaj, za no co tam się Zasiu? Właśnie za nasze ziemię, za nasze Michaś lasy, śpi teraz. Michaś sobie śpi. A tu jest radio. Obudź się, Polska. Tak, a gdzie? UKS była, gdzie to jest? On nie wstanie, bo on śpi teraz. A on o tym mówił, no to więc mówił o tym, tak. To jest strasznie daleko, bo myśmy mieli iść na Wileńską po pożyczkę, bo ja jadę na 17, to i tak ja tu jestem już na wylocie, ale jeszcze nagrywam radio, to i te sztandary u niego tu nagrywam, ale on po prostu ciągle do tego spania, ciągle śpi, a ja mam te korzonki, ja lubię też wygrzać, no ale ja muszę jechać, bo ja na 17, to po trzeciej muszę wyskoczyć na czarną strugę. A ja już nie wiem, do mnie ten kierownik dzwonił też, ja się nie odzywam, bo do mnie te banki, wiesz, dzwonią, ja się nie odzywam, to zawsze napisz słowo. No, że... No, to się zaczęło o 14, jak to się skończy. Obudź się, Polska ma, bo to jak już trwam, tu jest i radio. No, ale on nie przyjedzie na pewno, bo to daleko jest. A tam o który ten obiad będzie? Za godzinkę będzie. No to widzisz, on nawet go nie odczucisz, bo po prostu on jest straszny leń i do spania i cała, może i się nie wyspał, bo to ja nie wiem. Bo to jeszcze i był Dawidek we trójkę, żeśmy spały tu. Ja, Dawidek w spodniach, wiesz, ciepłe kruchy. Co za darmo? Aha, gazetka. Ja też lubię gazetki za darmo, ale potem mam tego tak dużo, że z bubu, z biblioteki też i nie mam czasu czytać tego wszystkiego. A tu jeszcze do rzeczy mi tutaj Rysio w pracy kupuje takie po 6,70. Drogie, wiesz, bardzo dużo ciekawych rzeczy też nie mam. No. Zasia się Ale jeśli nawet to miało miejsce, to nie możemy w jakikolwiek sposób negować urzędu apostoła, czy urzędu biskupiego, czy urzędu kapłana. Und wenn man die Geschichte Polens betrachtet, bei der Teilung, da war es doch der katholische Klerus, die Bischöfe und viele Priester, die in den vielen besetzten Teilen der polnischen Nation und Identität zusammengearbeitet. Swojego nie szanujecie, swoich rzeczy nie szanujecie, to do czego to dochodzi? To Judaszy mieliśmy w historii dużo, no i klasyka, prawda? Judasz klasyka. Narodowa tożsamość Polaka, która wynikała właśnie z chrześcijańskich korzeni, ona była zachowana. Auch im Dritten Reich, im Zweiten Weltkrieg, bei der Besetzung durch die Deutschen und dann auch durch die Kommunisten, die Russen im Osten,
war es ja so, dass bei Hitler 8000 katholische Priester in ganz Europa umgebracht worden sind. Davon haben den größten Blutzoll die polnischen Geistlichen errichtet. A później podczas właśnie czasów Hitlera, nazizmu hitlerowskiego, jak też komunistycznego, wielu kapłanów poświęciło swoje życie, ponieważ w obozach koncentracyjnych III Rzeszy zginęło 8 tysięcy księży, z czego większa część to byli polscy księża. Oddali swoje życie. Stellvertretend möchte ich nur nennen Pater Maximilian Kolber und Popieluszko. Jako właśnie takie symbole tego oddania życia możemy nazwać, tutaj ksiądz kardynał mówi o Maksymilianie Marii Kolbe i o księdzu Jerzym Popiełuszko. Die Propaganda, die jetzt gegen den Klerus in Polen gemacht wird, steht letztlich auch eine Propaganda gegen Polen. Także ta propaganda, która jest teraz na łamach właśnie mediów, poprzez niektórych mediów, poprzez film Kler, ona uderza tak naprawdę we wszystkich Polaków. Man will die geistliche Substanz Polens aushöhlen und unterminieren. W ten sposób właśnie próbuje się tą duchową substancję Polski w jakiś sposób zniszczyć czy zagrozić. Deshalb rufe ich Sie alle dazu auf, treu zu stehen zur Kirche, zu den vielen, vielen guten Geistlichen, die sie getauft haben, die sie in Gottes gemacht haben, und sich nicht von einer negativen Propaganda beeinflussen zu lassen. I dlatego proszę was i wzywam was do tego, abyście stali ze swoimi kapłanami, którzy was ochrzcili, którzy prowadzili was do wiary, którzy udzielali wam sakramentów, i nie, abyśmy nie poddali się tej fałszywej propagandzie. Schlimmste Angriff, den man machen kann gegen eine Person oder gegen eine Familie, gegen eine Stadt, gegen eine Nation, gegen die Völkergemeinschaft in Europa, ist, wenn man das Vertrauen untergräbt. Najgorszym właśnie zagrożeniem, czy największym atakiem wobec człowieka, wobec wspólnoty, wobec grupy społecznej, czy wobec w takim szerokim rozumieniu kogokolwiek, jest to, kiedy próbuje odebrać się mu zaufanie. Deshalb bitte ich Sie alle ganz, ganz herzlich, bardzo serdecznie, das Vertrauen zu den Menschen, mit denen Sie verbunden sind, in der Familie, in der Nation, in unserer großen, weltweiten katholischen und christlichen Glaubensgemeinschaft. I dlatego proszę was wszystkich o to, abyśmy mieli do siebie nawzajem wielkie zaufanie, abyśmy ufali sobie, abyśmy potrafili w tym wymiarze właśnie razem dążyć ku przyszłości. To były słowa, które na 10. Hubertusie skierował ksiądz kardynał Gerhard Ludwig Müller, były prefekt kongregacji nauki wiary. Będziemy jeszcze dzisiaj łączyć się z Tucznem. Tam, proszę Państwa, również będzie ksiądz kardynał obecny, a przed nami kolejny temat, tym razem związany z językiem używanym coraz częściej przez polityków, zwłaszcza polityków totalnej opozycji. Dzisiaj już o Schetynie to była mowa o totalnej opozycji, ale to powinni ich do więzienia posadzać niestety. Tę totalną opozycję to powinni do więzienia posadzać. Hanna Karp, medioznawca, wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej. Medioznawca. Może pani doktor? Szczęść Boże, ojcze. Pani doktor, o języku, który jest używany w polityce coraz częściej, niestety o języku także tej kampanii samorządowej. Właśnie, jaki to jest język? Brutalny, tak wulgarny, obrzydliwy. Grzegorz Schetyna mówi tak.
tak, że dla dobra Polski i jej obywateli, dla naszego miejsca w Europie musimy wygrać te wybory, zmobilizować wszystkie pozytywne siły i strząsnąć ze zdrowego drzewa naszego państwa pisowską szarańczę. O. Czyli pozytywne dzisiaj siły będziemy mówić na temat szarańcze. Pisowskiej szarańczy. Z tego zdrowego drzewa właśnie. Drzewo jest podobno zdrowe. Radio Kącika, proszę państwa. Pisowska szarańcza. Pozytywne siły będą strząsać. O Boże. Tydzień wcześniej Grzegorz Schetyna mówił o tłustych muchach. Tłuste muchy, proszę państwa. Do insektów. No to niestety kojarzy proszę się państwa, ciekawe, one roznoszą zarazki, te tłuste muchy i te insekty i to wszystko. Żydów, na przykład w czasie II wojny światowej. Okropne te muchy. To jest szarańcza, tłuste muchy, insekty, które no generalnie... Ale jakie to jest, proszę państwa, złośliwe. Ja uważam, polityką się nie zajmuję, czytam Biblię, że takich ludzi powinni wsadzić normalnie do więzienia. Kampania jest na... To jest oczywiste. Po co ta Kopaczowa tam siedzi i te inne baby z całego tego PO i patrzą się na niego jak na jakiegoś, wiesz, Hitlera może, tak powiedzmy, skoro jego przemówienia no, balansują na formie Hitlera. Niego będzie mnie cholera. Tam da da, da da da, raz, dwa, trzy, cztery, dwie marchewki, trzy selery, szczypta sok z cytryny, pięć kotletów z cielęciny, a na koniec, jak już wiecie, będzie szczupak w galarecie. Proszę państwa, tak śmiała się czerwona Zofia Maciocha i ona dostała 102 kilo, 110 i umarła na cukrzycę, bo tam nie dość, że jej nie ma, ale my wiemy, ona po prostu umarła. I tu była też w filmie, oglądałyśmy wieczorem, pokazana Zofia Maciocha. Kampanię wyborczą i sposób docierania do słuchaczy, jakiego typu, właśnie jakiego rodzaju dyskurs im towarzyszy. I muszę powiedzieć, że jest to szalenie przykre, bo ja jednak bym się osobiście skłoniła do tego, że to jest wyraz głębokiej jakiejś niewiedzy i głupoty. Bo naprawdę przecież bardzo łatwo przewidzieć skutki tego rodzaju wypowiedzi. I pan Schetyna, i pan Smogarzewski tutaj, myślę, że po prostu widzisz? To jest ich autentyczny wyraz ich poziomu mentalnego. Ale to po pierwsze, ale powinni wsadzić do więzienia. Dlaczego? Bo to jest działalność wywrotowa. Oni są jako obce ciało albo wyzute z polskości ciało. No to na jedno wychodzi. Przed nami później trzy kolejne wybory. Właśnie, właśnie. Więc o to chodzi i tutaj ta eskalacja. O co tu chodzi? Jesteśmy cali, młodzi, zdrowi. Proszę państwa, nadaję Radio Kącika. Raz, dwa, trzy, cztery, dwie marchewki, trzy selery, a na koniec, jak już wiecie, będzie wichał w galarecie. Ach, tu są balerony, są śpią, przechowujemy. Balerony, alcesony. Proszę państwa, tak śmiała się, już nie śmieje się niestety Zofia Maciocha. Ona była takim spin-doktorem całej Warszawy, że ludzie ją lubili. O, cześć Zośka, cześć Maciocha. Nie Maciora, tylko Maciocha. No niektórzy się śmiali z tego nazwiska, no ale to każdy ma jakieś nazwisko.
groźne, no bo może powodować, że od słów przejdzie się do czynu. Jeżeli ludzie, którzy są w Prawie i Sprawiedliwości, legalnie działającej w Polsce, sympatycy, którzy mają prawo głosować na Prawie i Sprawiedliwości, są szarańczą, są ludzie z Prawa i Sprawiedliwości są tłustymi muchami, pewnie też jakąś łapką potraktować, no to do czego dochodzimy? Wcześniej Radosław Sikorski... Proszę Państwa, tłuste muchy. Cieszył się, że profesor Pawłowicz była napadnięta, prawda? Stefan Niesiołowski... A profesor Wałęsa mówił że będą skakać przez okna też, prawda? Profesor Pawłowicz była napadnięta, ukąszona była już jej pięta. CES Schetynę albo Cielęcinę. Kaczyzmów. Proszę Państwa, o czym jeszcze w naszym radiu Koncita? Jest po stronie opozycji, aniżeli partii rządzącej, no uczciwie mówiąc. O kaczyzmach my nadajemy o schizmach. Proszę Państwa, program urozmaicony, niechby były wrony. Także widzicie Państwo, my jesteśmy pozytywni. Pozytywni. Co byśmy nie robili, to my jesteśmy pozytywni. I słynny tekst prześmiewczy. Satyryczne i wyryczne. I kartofle dranie. O Jezus, wystarczyłam. Co powiedzieć na nie? Daj Felek. Straszyłaś. Ciasne są. Chcesz może przymierzyć? One są bardzo fajne, tylko że miałbyś takie... Miałbyś takie rybaczki. Miałbyś do łowienia kotletów. Lewacka linia Mysia powiedziała Krysia. O Jezus, no teraz ja się dobrze czuję, bo proszę Państwa, byłam osaczona w jakieś lumpy, no. Ale przede wszystkim o Polsce także i o samych Polakach. Rzeczy tak skandaliczne i tak niekorzystne dla nas, że naprawdę my się w pewnym sensie musimy nabrać takiej jakiejś bardzo grubej skóry, żeby nie dać się temu wszystkiemu zaszczyć. Ja myślę, że ten film Claire, no to też reżysera trzeba wsadzić do więzienia, bo trzeba mu udowodnić, że on występuje jawnie przeciwko elitom rządzącym. Może elitom to źle tu powiedziane, bo to... Przeciwko rządowi polskiemu, no. Że to są oszuści, bo oni chcą po prostu wygrać w wyborach, ale jakże oni wygrają, skoro są sługami diabła. Tutaj właśnie. Mam ten proszę Państwa, tu są manewry. Kolgolański. To jest Mateusz Morawiecki i Antoni Macierewicz. Jarosław Kaczyński z widłami. Kaczyzm. Jak jakiś demon uderzający w dom, nad którym jest flaga Unii Europejskiej. Że tu jest jakiś demon. Ta grafika wzorowana jest na propagandę goebbelsowską. Jakiś wariat. Z czasów II wojny światowej Niemcy. Że tu Niemcy propagandę uprawiali. Święte. Hasło, które znajduje się na tym plakacie. One są kopnięte. Proszę Państwa. Jestem chora. Na plakacie jestem chora. II wojny światowej nie na telespora. I jestem tą wariatką. Malowałam się nie tamtą pomadką. Proszę Państwa, jestem czerwona Zośka. Już
z martwych wzbudzona i wskrzeszona. Mam czerwoną twarz. Co mi chamie dasz? No. Niemieckie z dawnych czasów w sposób jakiś niesłychanie płynny przechodzą do umysłów opozycji. No, pamiętajmy, że przecież pan Furgo jest w Sejmowej Komisji do Spraw Środków Przekazu i Kultury. To jest główną spikerką jestem. Radia Conchita. I jestem chora. To niech sobie napisze w takim razie na Twitterze hasło tam w tym takim oknie, gdzie jakieś przesłanie może pracuj z Niemcami, a zostaniesz uratowany. Po co to zmieniać w ogóle? Właśnie. Prawda? A po co polski rząd? To przecież jest kanclerz Merkel, można by powiedzieć, skwitować. Tak. Właśnie. Ktoś powiedział, że po co tutaj lotnisko? Przecież jest w Berlinie, mówił Trzaskowski. Po co? Tak parafrazując. Proszę ojca, ja bym powiedziała tak, uspokajając troszeczkę te tematy. Proszę ojca ryzyka, że to wszystko mnie zatyka. Widzimy, że stoimy naprawdę przed sytuacją realnego przewrotu ustrojowego. Sytuacji? Moim zdaniem sytuacji. Od 89 roku. Sytuacja wywrotowa. W samorządach ta realna władza, która naprawdę decyduje o sprawach Polaków, znajduje się właśnie tam. I całość tego ciągle jest w rękach Platformy Obywatelskiej. A co jest? To właśnie pani doktor, to gdybym ja słuchał Grzegorza Schetyny, to bym myślał, gdybym że ja słuchała Grzegorza Schetyny, to bym wylądowała na Kamczatce. Czy jakiś sobie siedzi i w każdym województwie w sejmiku samorządowym jest, no bo oni idą odebrać władzę PiS-owi. Więc o to chodzi. Wrogie. W nie tylko liderów totalnej opozycji, pana Grzegorza Schetyny i jego otoczenia, no ale tak. Naprawdę bardzo... Ale Zofia ciebie wzywa na Bielany. Zofia Balasz. Za około godzinę będzie obiad. No. Się do tego typu tak. Bardzo sobie Zofia Balasz ma... No ja nie pojadę. Jak ja tam bym miała wrócić, to będzie czwarta. Po raz pierwszy po 89 roku. Zofia Balaszowa. To puszczanie nerwów. To ten coraz bardziej niesamowity, gorący klimat debaty publicznej. Tym bardziej, że Prawo i Sprawiedliwość swoją kampanię, jakby chciała samorządową, którą obserwuje, prowadzi w tej chwili no, liderzy jego. No to państwo słyszą, co dzisiaj mamy, co tu jest grane, widzisz? Jakie wywrotowe działalności. Bardzo spokojny, wyważony, wzorowy. Za słaby jesteś? Tak, wielką werwą. A przecież ty byłeś chory? Siłą niesamowitą, energią jakąś wewnętrzną. No to ty śpi, no to przecież będzie spał, Boże. Pana premiera, który widać, jak szalenie musisz jechać. Te umiejętności, debaty, kontaktu z audytoriami, z ludźmi, których spotyka. Gdzie to jest na końcu świata, człowieku? Ta debata jest naprawdę bardzo merytoryczna. To się jedzie i tam, i jeszcze stamtąd. Nie, no to... I trafia do Polaków, do słuchaczy. I w tej chwili w tle to wszystko, ten cały jazgot, który jest jakimś takim nowym 14, to zaraz. Tylko krzykiem, bardzo źle wygląda. I ja nie sądzę, żeby on do kogokolwiek docierał. Oczywiście media to podchwytują, bo to jest szokujące, prawda, dehumanizacja przeciwnika tak skrajna. Ale naprawdę w tej chwili myślę, że tak mała liczba błędów zrobiona przez Prawo i Sprawiedliwość podczas kampanii samorządowej w poszczególnych regionach, do więzienia za taką działalność wywrotowa. Obce ciało. I te firmy Profikredyt, lichwiarskie, a ASA, tak to finanse. No nie można dwa razy tyle ściągać z ludzi. To ludzie się zgadzają, bo myślą, że wiesz, że będą w stanie płacić, ale płacenia tu nie brakuje. Zaraz, chwila. Się człowiek rozejrzy, to mija czas. Nowe prawo, nowe władze, nowe rządy i proszę wąt z Polski. A jeszcze w Bielsko-Białej się mieści ta firma Profikredyt cała. Nawet w Białymstoku była taka mała, na ulicy Warszawskiej zauważyłam.
malutka taka i oni myślą, że to się tam rozwinie, tam się nie rozwinie, bo tam są prawosławni, na lichwę nie biorą. Jest taki święty prawosławny, który nie brał na lichwę i jest przykładem niebrania na lichwę. Nie cyganić, nie podbierać, bo trzeba uczciwie pracować i Polak będzie mógł żyć bez kredytów, co teraz konferencje były w Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego, na czym dobrze Bów wyszedł. Dziękuję bardzo pani dr Hanna Karp, medioznawca, wykładowca w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej, komentowała dla nas te bulwersujące metody, którymi ostatnio posługują się niektórzy przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Platformy Obywatelskiej. Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję, z Bogiem. Z Panem Bogiem. Panna Karp występowała jako szarp. Proszę Państwa, jakie ważne. Proszę Państwa, słuchać Radio Koncili. Po krótkiej przerwie, proszę Państwa, my mamy program, jest w toku. Radio Tok FM, Euroconchita, Barbie, Baby Lunch, Strum Extra. Mieliśmy tu wypowiedzi siostry Karp ze szkoły, no od ojca Rydzyka. No nieważne jakiej szkoły, aby uczyć.